24 pytania Rozmowa poranka Gościem 24 pytań jest pan Bogusław Liberacki, europoseł Nowej Lewicy. Ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor. Cieszę się, że nareszcie możemy osadzić Na żywo, się. tak, czasami. I witam oczywiście naszych słuchaczy, Zobaczymy. którzy są dla nas najważniejsi. Zobaczymy, jak długo potrwa to szczęście na żywo, bo tam coś podobno, kolejna fala się rozkręca, covidowa. Chciałoby a... się powiedzieć językiem getego, trwaj chwilę, jesteś piękna. Chwilę trwaj, tak jest. <laughs> Panie pośle, przed chwilą gościłam tutaj w studiu pana profesora Karola Karskiego z Prawa i Sprawiedliwości i on powiedział, że Unia Europejska to jednak, znaczy nie Unia Europejska, ale Komisja Europejska to nas trochę oszukała z tymi pieniędzmi z krajowego planu odbudowy, bo miały być, miały, zostały spełnione warunki, na które się umówiono. Została zlikwidowana Izba Dyscyplinarna, a pieniędzy jak nie widać, tak nie nie widać na dodatek ciągle naliczane są. Naliczana jest kara taka dzienna za niezrealizowanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie właśnie izby dyscyplinarnej. Na początek chciałam pana spytać, dlaczego ta kara jest ciągle naliczana pana zdaniem? Otóż z całą sympatią i przyjaźnią, jaką czuję do mojego kolegi, profesora Karola Karskiego, nie do końca poinformował. O rzecz. Tam były trzy bar kamienie milowe, tak zwane. Niezależnie od całego stosu kamieni milowych w regie. O których się planie... dowiedzieliśmy tak, tak, cyklicznie zaczęliśmy się dowiadywać. Tak, tak. tak. No ale to już jest. No. Zostawmy to z boku, no bo to jest inna sprawa. To jest inna sprawa. I, I spotkaliśmy się tutaj, żeby narzekać na rząd, czy na kogoś, spotkaliśmy się tutaj, tak jak rozumiem, żeby porozmawiać, kiedy te pieniądze mogą być odblokowane. Tak. I otóż tak, jeżeli chodzi o izbę dyscyplinarną, ustawa weszła w życie zaledwie dwa czy trzy tygodnie temu, tak? Mhm. Więc Komisja Europejska ją analizuje. Zastrzeżenia, <laughs> które są w tej chwili, to jest następujące. Pierwsze, czy Izba Dyscyplinarna to jest dalej funkcjonujące ciało, tylko inaczej się nazywa. No i Komisja Europejska musi sobie wyrobić na ten temat pogląd. Po drugie, tam były warunki przywrócić sędziów zawieszonych. Nie zostali przywróceni. Ale co z tą stworzona ścieżka odwoławcza? Niech się odwołują. <laughs> Ale było przywrócić. Także tutaj to nie jest tak do końca, że zostało spełnione. Otóż nie zostały spełnione, przynajmniej tak ocenia to Komisja Europejska. Ja chciałbym bardzo, żeby te pieniądze zostały odblokowane, bo my ich bardzo potrzebujemy. Pani redaktor, mamy takie trzy, można powiedzieć, wierzchołki w naszej gospodarce w tej chwili krytyczne. Pierwszy to jest armia i wydatki na armię. Jeszcze pół roku temu nie byliśmy w takiej sytuacji niebezpieczeństwa i takich pilnych wydatków na to, żeby... Ale z... z KPO nie można ich sfinansować. Ale można z budżetu, tylko trzeba inne wydatki budżetowe, czy też inwestycje, mieć pieniądze w KPO. Mhm. A nie inwestycji nie możemy zahamować absolutnie, dlatego że po prostu nie należy. Drugi punkt, bardzo ważny, to są wydatki społeczne, które także z budżetu muszą być realizowane. I mamy deklaracje jasne, kwoty duże i jest ten punkt trzeci, czyli inwestycje jako takie. I Krajowy Plan Odbudowy to były inwestycje, między innymi o czym... Zresztą mówiliśmy, czy słyszeliśmy tutaj w wiadomościach, to jest kwestia zaopatrzenia w gaz, to jest kwestia zaopatrzenia zewnętrznego i w ropę naftową, to jest kwestia nowych technologii, żeby się uniezależniać od paliw kopalnianych i Krajowy Plan Odbudowy zawiera te elementy i z czegoś to musimy finansować. Czyli w tym momencie znajdujemy się w sytuacji dość dramatyczne, jeżeli chodzi o część inwestycyjną. Inwestycje w spadły do około 15%, a pamiętajmy, były deklaracje rządu, że to będzie 24, może 25%. I ja również przed przyjściem do studia patrzyłem, co się dzieje u największych beneficjentów, Włosi. Oni mają mieć 260 miliardów euro w ich Funduszu Odbudowy, ale 44 miliardy już od kilku miesięcy we Włoszech pracują. Następne miliardy są zadeklarowane. No, zobaczymy, jak cały kryzys rządowy może spowodować, że nieobecność ewentualnie Mario Dragiego, zobaczymy, jakie będzie wyłonione nowy skład parlamentu. Może tutaj ten strumień zasileniowy do Włoch osłabić, ale nie, nie przejmujmy się Włochami. Patrzmy na, nas, na, nasz ter, na nasze terytorium. I z tego punktu widzenia. Zresztą muszę przyznać, że tutaj są różne wypowiedzi, bo pan poseł Karol Karski powiedział to delikatnie, że zdaje się, że. Natomiast na przykład minister Ziobro mówi bez żadnej, że tak powiem, obudowy, tylko oszukani, zdradzeni. Także myślę, że, iż skoro pani to podnosi, z naszego punktu widzenia, mamy następujące. Warunki brzegowe szczególnie ważne. Po pierwsze jest stan wojny w Ukrainie. Po drugie, jesteśmy państwem przyfrontowym. Po trzecie, musimy inwestować w armię, o czym już wcześniej mówiłem, i tutaj wszystkie inicjatywy rządu przyjmuję z największym zadowoleniem w sprawie naszego bezpieczeństwa. Udzielamy bardzo radykalnego wsparcia sprzętowego, moralnego, ale także przyjmując uchodźców z Ukrainy i jest nam potrzebne po prostu środki na inwestycje, które musimy dokonywać. No szkoda, że Komisja Europejska nie bierze tego wszystkiego pod uwagę. To przed, co przed chwilą pan e, e, powiedział. Może chodzi o to po prostu, że Komisja Europejska jednak już się nastawia na nowy rząd opozycyjny i robi wszystko, żeby obecny nie, że przegrał. Daktor, to, to ja bym zapytał o to komisarza Wojciechowskiego, który jest z Komisji Europejskiej. No, pewnie, warto Je by było. Jeżeli on powie, że tak jest w Komisji, to ja się będę miał następujące pytanie. Drogi Januszu, a co ty tam robisz? No, zajmuje się rolnictwem. Przecież to... jednoosobowo nie zmieni decyzji Komisji il, Europejskiej. I, ile, pro, ile decyzji oprotestował na przykład. Decyzji, komisja Europejska podejmuje decyzje kolegialnie. Czyli nie zgadza się Pan z takim zarzutem, że komisja się po prostu wtrąca w naszą politykę i sprzyja opozycji. Nie ma na to żadnego materialnego dowodu, że komisja sprzyja opozycji. Opozycja to jest na przykład lewica. Nie mam żadnego ani jednego w takiego dokumentu, dowodu namacalnego, że Komisja Europejska by chciała, żeby Lewica na przykład przejęła władzę w Polsce. Także pamiętajmy, Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości zawsze wyniki wyborów. Przyjmuje do wiadomości powstanie określonej większości parlamentarnej. Przyjmuje, bo nie ma innego wyjścia. Tak jest. No musi. Ale nie kwestionuje. Przyjmuje i liczy na współpracę. Także tutaj oskarżenia pod adresem komisji moim zdaniem nie są uzasadnione. Dobrze, a to co w takim razie jest, panie pośle, z tym porozumieniem gazowym? Bo tutaj pan Karol Karski powiedział, że jeśli chodzi o to porozumienie o redukcji gazu, to to nie jest żaden sukces, ono zostało niby wczoraj zawarte, tylko wręcz przeciwnie tylko to jest porażka, bo każdy może się z tego porozumienia wyłączyć. Otóż nie, to nie jest tak dokładnie, że każdy może się z tego porozumienia wyłączyć. Tam są określone trzy przypadki, w których można może ktoś się czasowo wyłączyć, ewentualnie za zgodą Komisji, i za zgodą instytucji europejskich. Pierwsze, nie ma dostępu do innego, że tak powiem, źródła, do innej rury niż ta bezpośrednio idąca z, na przykład z Rosji. I to dotyczy Węgier na przykład, bo, ta, bo taka jest prawda. To dotyczy w znacznym stopniu Bułgarii. Czy Rumunii, i tutaj jest zrobiony ten wyjątek, jeżeli. Druga kategoria. Czyli to, one się mogą wyłączyć, te one państwa. Się, one mogą notyfikować, że czasowo się wyłączają. Okay, ponieważ, bo nie mają skąd bo nie wziąć. Nie mają gazu. skąd wziąć, no i mm -hmm. nie żądajmy. Ja już widziałem chyba 6-7 lat temu sytuację, kiedy zabrakło dostaw gazu do miasta Sofii, stolicy Bułgarii. Była temperatura głęboko minusowa i w mieszkaniach był po prostu mróz. Także nie żądajmy od ludzi tutaj za dużo, musimy się z tym liczyć. Druga kategoria to są ci, którzy zgromadzili stosowne zapasy, już dokonali oszczędności istotnych, to i z tej kategorii te stosowne zapasy zalicza się Polska. Czyli w razie czego możemy być wyłączeni. Natomiast pamiętajmy co do jednej zasady: My jesteśmy zobowiązani, żeby oszczędzać. Dlaczego? No bo to leży w naszym interesie i państwowym. Jako przykład trochę nie dotyczący gazu, ale z paliw płynnych. Otóż miałem możliwość dwa razy przejeżdżać samochodem z Warszawy do Brukseli przed wakacjami, z Warszawy do Brukseli, z Brukseli do Warszawy przed wakacjami, przywożąc coś tam. Nie wiem czy państwo zdają sobie sprawę że na terenie Niemiec samochody rzadko kiedy na autostradzie jeżdżą z prędkością większą niż 120 km/h. No to zależy, bo w Bawarii to widziałam szybciej jeżdżące. Ale kiedy? No, jakiś czas temu, to A, prawda. jakiś czas temu. Ja mówię teraz po, ty, po tym kryzysie. Pytam się Niemców, nie słuchajcie, dlaczego to tak funkcjonuje? Dlaczego nie ma już tych, którzy przejeżdżają jak z 200 km na Rektor godzinę? No wtedy. A odpowiedź była następująca. Nie pamiętaj, jeżeli ktoś ma silnik dwulitrowy, jeżeli jedzie 140 km na godzinę, zużywa o 2-3 litry na 100 km paliwa więcej. Na, niż jadąc 110 czy 120 km na godzinę. Jeżeli my mamy pięć, na przykład 50 milionów samochodów, każdy samochód przejeżdża 10 tysięcy kilometrów w ciągu roku. I zobacz, ile my zaoszczędzamy po pierwsze w gospodarstwie domowym, po drugie, to dla państwa naszego zmniejszenie potrzeby importu. I my mamy świadomość, to leży w interesie Niemiec, mi tłumaczą. Ten przejeżdżam na teren Polski, autostrada A2. Ale tam już poniżej 140 mało kto się porusza. Także z tego punktu widzenia oszczędności tak traktowane uważam, że są rozsądne. No, nazwałbym to jako działalność bardzo pozytywna. No ale co w takim razie, kto w takim razie się będzie stosował do tego ograniczenia 15%, 15 zużycia gazu? Myślę, że każde państwo będzie próbowało się zastosować dość efektywnie, dlatego, że po pierwsze rosną wciąż ceny gazu, po drugie to jest obciążenie w budżecie, w bilansie płatniczym, i po trzecie to jest niezbędne w tej chwili, dlatego, żeby pójść w kierunku uniezależnienia się od Rosji, <laughs> bo pamiętajmy, że <laughs> docelowo jest to zero importu z Rosji gazu, ropy naftowej i węgla. Jeżeli to jest zero importu i mówimy o roku 2025, o ile dobrze tak? pamiętam. To szybko? Tak, to jest dosyć szybko. Czyli oze y, y, słynne czy odnawialne źródła, import z innych części. No my akurat Baltic Pipe tak się dobrze składa, że jakoś. Zakończył się, budowa się zakończyła. To, ale zawsze są pewne procedury jeszcze odbioru, także miejmy no tak. nadzieję, że No i jeszcze w październiku... trzeba zakontraktować gaz. Nie wiem, czy. To, to, Tam podobno są jakieś perturbacje z tym. No, pamiętajmy, że z inwestycją jest, jest taka reguła, jeżeli coś ma pójść źle, to pójdzie. No tak, tak. Jeżeli jest... się ma opóźnić coś, to się opóźni. Także tutaj z tym się musimy liczyć. Dobrze, że to jest lipiec i mówimy, że jest ta część budowlana zasadnicza zamknięta. Połączona jest część morska z częścią lądową. No teraz mamy procedury odbioru, testowania, certyfikacji, więc to jest przed nami. Ale wszyscy zdają sobie sprawę, jak jest poważna sytuacja. A zatem. Jestem tutaj zastawiony dość pozytywnie, że nie później, jak w listopadzie, to ten gaz powinien efektywnie popłynąć. I jeszcze mam do pana ostatnie pytanie, bo już czas nas goni. Pan profesor Karski powiedział, że jeśli chodzi o tak zwaną zieloną transformację, o Fit for 55, to te projekty są już martwe. Czy pan się z tym zgadza? Nie. Nie uważa pan, że ciągle będziemy tutaj myśleli o tym, żeby, nie wiem, odchodzić od tych źródeł energii, które mamy? Tak będziemy myśleli o tym, żeby odchodzić od tych źródeł energii, które mamy. Tak będziemy myśleli cały czas o tym, żeby rozwijać solarną, wiatrową, elektroenergię w mojej części branży mnie najbliższą, czyli transport, silniki wodorowe. Są zaawansowane bardzo prace nad nowoczesnymi technologiami, silnikami samolotowymi. Czyli paliwa kopalne nieuchronnie A odejdą. Paliwa kopalne nieuchronnie do odejdą, dlatego że pamiętajmy, że my jesteśmy w takiej części świata, gdzie jesteśmy ubodzy pod względem zasobów paliw kopalnianych. Nawet i węgiel polski no, też się wyczerpuje. I w związku z tym mm. <laughs> mamy albo być uzależnieni. A Rosja pokazała, że takie uzależnienie się bardzo źle kończy, że nie można traktować partnera w sposób taki, że jest wiarygodny, że możemy się ułożyć, że są gospodarki komplementarne, wy macie surowce. My umiemy z tych surowców produkować bardzo sympatyczne rzeczy, wy będziecie to importować, bo po prostu teraz w tej chwili nastąpiła weaponizacja. Węgiel jest bronią, gaz jest bronią, ropa naftowa jest bronią, a na końcu jest i technologie, które już naprawdę są prawdziwą bronią. Czyli atomowe? Nie, nawet no, chip, na przykład chipy do czołgów rosyjskich już no tak. sprzedajemy. Do produkcji samochodów. Przecież Rosjanie wznawiają produkcję ładych, o ile dobrze Bez pamiętam. Bez niczego. Bez <noise> tak. niczego, ale z kierownicą <noise> i czterema kołami. Musimy kończyć. Moim gościem był Bogusław Liberacki, europoseł Nowej Lewicy. No, chciałoby się dłużej rozmawiać, ale niestety nasze, nasza audycja też ma ograniczenia czasowe. Dziękuję bardzo. I, i to jest słaby punkt tej audycji, <głos> zwłaszcza <głos> kiedy się rozmawia z panią, pani redaktor. Dziękujemy. Dziękuję. Miłego dnia.